Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka. A w loży radiowej nasz kolejny gość, Jan Burniak, prezes Banku Żywności w Opolu. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry, witamy serdecznie, bo już jutro tak naprawdę rozpocznie się weekendowa zbiórka żywności, 20. edycja tej zbiórki żywności. Jak będzie przebiegać w naszym województwie? Tak, jest to już 20, można powiedzieć, jak ten czas szybko leci. W naszym województwie będziemy zbierać w ponad 40 sklepach przez 16 organizacji. Weźmie w tym udział około 400 wolontariuszy i będziemy prosili darczyńców odwiedzających te sklepy, żeby włożyły nam coś do kosza. Ostatni raz na temat zbiórki żywności rozmawialiśmy, panie prezesie, we wrześniu, tak? Ile tak. wówczas udało się zebrać tej żywności? Tak, zebraliśmy ponad 8 ton tej żywności. Było to mniej niż zwykle zbieraliśmy, ale zbieraliśmy też w mniejszej ilości sklepów, czyli tutaj im szersza zbiórka, więcej sklepów w tym bierze udział, tym jednak większy efekt. Powiedzmy, jakie produkty, bo to jest często taki problem, co wrzucić tak naprawdę do tego kosza. Myślę, że ci, którzy robią zakupy, to przez pryzmat tego, co w okresie świątecznym jest potrzebne, to wiedzą i dlatego mówimy, kupmy dwa jakieś produkty, a jeden włóżmy do kosza. Czyli jeżeli my to potrzebujemy, to znaczy, że i przyda się ten produkt innym. Ale ogólnie możemy powiedzieć tak, olej, cukier, przetwory warzywne, słodycze, konserwy, mąka, bakalie. Więc tutaj gama jest szeroka. Kogo, na ile i na co stać, to po prostu prosimy. Mówił pan, że we wrześniu zebraliście mniej żywności niż chociażby w poprzednich latach czy miesiącach. Pytam, co jest tego przyczyną? Pan już powiedział po części, że winne są, powiedzmy, mniejsza liczba sklepów, ale być może także brakuje wam wolontariuszy. No muszę powiedzieć, że w tym roku i przy tej świątecznej zbiórce z wolontariuszami jest już lepiej. Zgłaszają nam się szkoły, że chcą w tym brać udział. Myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość i w przyszłym roku byśmy chcieli rozszerzyć ilość sklepów i ilość osób, które by nam mogły pomóc. Ale problem jest zawsze w tym, że musi być przynajmniej jedna dobra dusza, która chciałaby to objąć swoim patronatem i po prostu przypilnować. Ich wolontariuszy często to są gimnazjaliści, bo już na przykład z licealistami to jest łatwiej, bo mniej rygorów jest, które ograniczają czas zbiórki, czas pracy tych osób i tak dalej. No poza tym są jakby bardziej odpowiedzialne te osoby, to nie mówię, że gimnazjaliści nie są odpowiedzialni, ale po prostu mogę swobodnie pozostawić ich samodzielnie w sklepach. Natomiast tak to wymagane jest, żeby była osoba, która będzie prowadziła jakiś nadzór. A proszę powiedzieć, jak to potem, co się potem dzieje z tą całą zebraną żywnością? Jak już mówimy, jest to 20. Bank Żywności robi tę zbiórkę od 2005 roku, czyli już 11. Mamy wypracowane już metody i po prostu my tych żywności nie zbieramy do magazynu banku, tylko organizacja pozostawia tę pozyskaną żywność u siebie w organizacji i wytypowanym osobom przekazuje tę żywność w paczkach, bo te paczki nie są większe jak 10 kg. A dlaczego nie zabieramy tego do magazynu? Po prostu w czasie transportu, przepakowywaniu więcej jest strat jak zysków. Jeszcze raz dopytam na koniec tego wejścia. Jutro rozpoczynacie zbiórkę żywności. Konsumenci będą mogli spotkać się z waszymi ulotkami. My już dzisiaj je także otrzymaliśmy. W ilu sklepach będzie ta żywność zbierana jeszcze raz? Około 45 sklepów na terenie Opolszczyzny. Większość w Opolu, czy? Nie, w różnych. W Opolu jest kilka sklepów, ale też i mamy i w Głubczycach, i w Niemodlinie, i w Głuchołazach, w Namysłowie, w zasadzie tak? W tych główniejszych wojewódzkich, nawet powiedzmy w Jełowej czy w Biadaczu, ale to ze względu na bliskość banku,
tam to robimy. No, można też wysłać SMS-a, jeżeli ktoś nie robi zakupów, nie będzie mógł inaczej tego w tej akcji wspomóc, no to może po prostu wysłać i to pomnoży niejako nasze możliwości. I proszę jeszcze o krótką odpowiedź. Żywność będzie zbierana tylko jutro, w jeden dzień? Nie, zbieramy w piątek, w sobotę i w niektórych sklepach w niedzielę. A do rozmowy z prezesem Janem Burniakiem wracamy za kilka minut. Loża radiowa. A w niej gościem jest dziś Jan Burniak, prezes Banku Żywności w Opolu. Rozmawialiśmy o zbiórce żywności, która rozpoczyna się jutro. Będzie trwała, przypomnijmy, przez cały weekend, znaczy piątek, tak naprawdę sobota i niedziela. Ale chcieliśmy zapytać też o Polski Bank Żywności, który przecież działa cały rok. Czy w tej chwili są zapasy? Jest tak naprawdę co dzielić? Tak, jeśli chodzi o naszą podstawową działalność, więc mamy na bieżąco żywność, mamy ponad 45 organizacji, które bezpośrednio tę żywność od nas biorą i mamy około 20 tysięcy beneficjentów, którzy z tej żywności korzystają. Taka paczka rocznie, czyli do kwietnia przyszłego roku, będzie miała około 48 kg na osobę. Jest tam 13 artykułów, więc taka bogata w sumie paczka i różnorodna, bo nawet zostały wprowadzone ryby w puszce, jest tam jakaś konserwa drobiowa, ponieważ niektóre osoby niektórych produktów nie jedzą, więc rozszerzono jakby tę gamę i to okazuje się, że się sprawdza. Tak, a centra handlowe przyłączają się do akcji, bo wiemy, że sporo tej żywności marnuje się w centrach handlowych. Tak, pomału, ale zaczynamy wchodzić. Najlepiej nam to się współpracuje z Tesco, gdzie odbieramy już z kilku sklepów i w Namysłowie, i w Krapkowicach, i w Opolu, gdzie prawie codziennie po kilkanaście kilogramów tych produktów zbieramy. W tej chwili nawiązujemy kontakt z niektórymi restauracjami, które będą przekazywały dania gotowe, ale to jeżeli zostają, głęboko mrożą i wtedy będziemy je odbierać i przekazywać, czy będzie bezpośrednio odbierać organizacja, która gotuje. No bo w zasadzie takie potrawy można tylko raz odgrzać i zjeść. Więc tutaj nie można tego wielokrotnie robić. I myślę, że za tym przykładem pójdą inni. A jak wygląda kanał dystrybucji tej żywności właśnie z banku? Jak rozumiem, to nie do was bezpośrednio zgłaszają się osoby z prośbą o pomoc, tak? To zostało sformalizowane mocno. Tak, aczkolwiek uważam, że jest to dobry kierunek. Ta żywność trafia naprawdę do osób, które najbardziej tego potrzebują i co jest ważne, które chcą. Nie ma przypadków, że ktoś na siłę komuś daje, mimo że on jest potrzebujący. Ja pomijam to, dlaczego nie wszyscy z tej żywności chcą korzystać, ale najczęściej są to osoby, które się wstydzą tego, że są biedne. A to przecież nie o to chodzi, tylko powinny się w jakiś sposób zdecydować na to, żeby skorzystać. I na temat takich osób będziemy rozmawiać po godzinie 13 z księdzem prałatem Zygmuntem Lubienieckim. Czy państwo również pomagacie w organizacji Wigilii dla potrzebujących i samotnych w Opolu? Tak, Wigilia jest członkiem naszego banku, naszego zrzeszenia. Do tej pory, jak mogliśmy, to przekazywaliśmy dość sporo tej żywności na paczki, bo około 13 ton. W tej chwili tej żywności jakby nie możemy przekazać ze względu na zbyt rygorystyczne udowadnianie pewnych rzeczy i tutaj nie ma czasu przy tego rodzaju organizowania Wigilii. Natomiast przekazujemy rzeczy, które pozyskujemy. Przeważnie w tej chwili są to jabłka, jakaś lasagna, powiedzmy jakieś inne słodycze. Jeżeli w tym czasie czymś takim dysponujemy, to wspomagamy Wigilię. A proszę powiedzieć, 11 lat zbiórki na Opolszczyźnie tej żywności. Czy widzi pan, że te kosze zmieniają się, wygląd tych koszy, do których składamy tę żywność?
na pewno kolorystycznie się zmieniają, ponieważ... Nie, chodzi mi oczywiście o natomiast, zawartość, prawda? Tak, że ale i się... zawartość również, czyli jest szersza gama produktów. Nie chcę powiedzieć, że ekstrawagancja jakaś, ale po prostu kiedyś skupiano się, powiedzmy, tam makaron, ryż, kasza, olej, a w tej chwili już inne rzeczy, nie chcę powiedzieć, że i luksusowe. A pomagają ci, którzy nic nie mają, czy pomagają ci, którzy bardzo dużo mają? To trudno jest określić, stojąc przy koszu, czy rozdając ulotkę. Natomiast myślę, że jest tak, że i jedni, i drudzy pomagają, a mam nadzieję, że ten gest obecnie będzie bardzo szeroki. I jednych, i drugich namawiamy do zbiórki żywności. Ta piątek, akcja rusza jutro. Sobota, niedziela, w sklepach na Opolszczyźnie. Kilkadziesiąt sklepów na Opolszczyźnie. Jan Burniak, prezes Banku Żywności w Opolu, był gościem dzisiejszej Loży Radiowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam do tych naszych sklepów, gdzie zbieramy. Dziękujemy.